Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj odcinek dotyczący newsów i wydarzeń dosyć istotnych, dlatego że wchodzimy w zmianę przepisów. Kończy nam się za niedługo grudzień, a zarazem i kończy nam się rok. Będą nowe przepisy dronowe. I w związku z tym, że zmieniają się przepisy, mamy dwa wydarzenia. Już 9 grudnia, czyli w zeszłym tygodniu, mieliśmy konferencję, którą zorganizowała EASA. Czyli to jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa. Było tam dwóch gości, którzy pokazywali co i jak, co się zmieni, odpowiadali też na pytania. Pierwszy to był Włoch Natale di Rublo, a drugi Brytyjczyk John Franklin. Oni trochę mówili na temat bezpieczeństwa, odpowiadali też na pytania. Ta konferencja jest niezła. Moim zdaniem ona jest trochę za bardzo za biurka. Trochę za mało pokazuje tych życiowych sytuacji, ale można to obejrzeć, ja wam te linki pokażę. I ta pierwsza część dotyczyła lotów takich zwykłych, rekreacyjnych, można powiedzieć, w kategorii otwartej, a druga tych lotów już bardziej zaawansowanych. Natomiast ze strony polskiej w odpowiedzi na tą konferencję będziemy mieli 16. W przyszłym tygodniu będzie konferencja Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Też już jest to wydarzenie zabukowane, też już ten live jest zaplanowany. Widać to na stronie. Ciekawe, co powie nam Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ja myślę, że największą kwestią na dzisiaj jest kwestia certyfikacji dronów i tutaj chyba to jest najważniejsze, dlatego że jesteśmy sami użytkownikami wielu dronów, które kupiliśmy za sporą kasę. Ja sam mam tutaj około 17 dronów w tej chwili u siebie i pytanie, co z nimi dalej będzie, prawda? Bo część jest dronami zwykłymi z gimbalem, z GPS-em i tak dalej, z systemem namierzania, a część to są składaki, których no nie bardzo można nawet zakwalifikować czy certyfikować. Będziemy o tym pewnie rozmawiali w nadchodzących dniach. Także 16. Myślę, że można przygotować pytania. Ja bym powiedział, że nie ma co liczyć na odpowiedzi na bieżąco, bo to raczej tak nie działa w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tylko zbierają pytania i później jest zbiorówka, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Natomiast ta część też już wcześniejsza, jeżeli chodzi o Urząd Lotnictwa i ich odpowiedzi, są dostępne na stronie. Także ja wam to wszystko podlinkuję i wiele pytań się pojawia. Wiele osób też do mnie pisze. Myślę, że nie ma się co obawiać, dlatego że przepisy mogą tylko się zmienić na lepsze. Nie będzie wymogu przede wszystkim posiadania świadectwa kwalifikacji, jeżeli chodzi o małe zlecenia, zarabianie małym dronem, na przykład na social media. To jest wielka sprawa, bo wiele osób, które chcą sobie zarobić, na przykład na nowy model, albo chcą sobie kupić drona lepszego, czy wymienić na lepszy model i nie mają kasy na świadectwo kwalifikacji, bo na przykład nie pracują jeszcze, albo już nie pracują, a one nie muszą w tej chwili wydawać tyle kasy jak wcześniej, tak jak ja wydałem na przykład 2600 na świadectwo kwalifikacji, także fajna sprawa. I trzecia rzecz, o której wam chciałem powiedzieć, to jest wsparcie SDK, które zostało otwarte dla Mavica Air 2. Dobra rzecz uważam, bo ten dron ma trochę braki, jeżeli chodzi o programowe braki, na przykład nie ma waypoints, a liczy pozwoli nam docelowo na to, żeby wykorzystać go jeszcze lepiej, mam nadzieję, i będzie można go wykorzystać na przykład do mapowania i do takich bardziej profesjonalnych zadań albo latania właśnie po punktach, zadanie mu trasy czy też misji właśnie w aplikacji w Mission Hub, w trybie Mission Hub pod liczy. Można zaplanować sobie z pozycji komputera i odtworzyć to już w polu. Mam nadzieję, że będzie wyposażony w takie podstawowe opcje. Także opcje śledzenia się rozszerzą, panoramy, które już ma, może coś lepszego dostaniemy z Maviciem R2. To jest ta trzecia wiadomość. Także śledzimy te wydarzenia, słuchajcie, na bieżąco. Jakby były jakieś pytania odnośnie nowych przepisów, to też napiszcie pod filmem. Od czasu do czasu ja robię też taką akcję, że zbieram pytania i przesyłam dalej. Aczkolwiek jakoś niespecjalnie mi się do tego pali, żeby wyręczać tutaj Urząd Lotnictwa Cywilnego. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. Linki do tych materiałów podeślę wam w opisie tutaj pod filmem. No i życzę miłego weekendu, miłej niedzieli. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!